Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj wydać komunikat ze strony rolniczego OPZZ-u. Komunikat, który dotyczy wczorajszego wydarzenia, a mianowicie wydarzenia w Polskim Związku Łowieckim, gdzie zostały dokonane kolejne zmiany w Radzie Naczelnej, a właściwie w Prezydium Rady Naczelnej i wydaleniu Prezesa Rady Naczelnej. Szanowni Państwo, chciałbym to skomentować w bardzo krótki, może nie miły, niesympatyczny, ale w taki sposób, używając polskiego, staropolskiego powiedzenia. Miałeś, chamie, złoty róg. Prezydium Naczelnej Rady, a przede wszystkim jej prezes, podjął daleko idącą współpracę z rolnikami wtedy, kiedy trzeba było poprzeć kandydaturę. Następnie później współtworzył i współpracował z nami w kwestii dotyczącej reformy gospodarki łowieckiej, a jednocześnie przekazywał negatywne informacje, że nigdzie ustawa o zmianie prawa łowieckiego się nie pisze. Otóż, Szanowni Państwo, oświadczam dzisiaj, że zarówno Rafał Malec, jak i Łowczy Krajowy, Albert Kołodziejski wiedzieli o tym doskonale. Mieliśmy spotkanie, ta ustawa się pisze, że zmiany się dokonają. Ale te wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, po raz kolejny utwierdziły mnie i nasze środowisko w przekonaniu, że Polski Związek Łowiecki już nie jest w stanie zarządzać gospodarką łowiecką. Że ta organizacja, może nie organizacja, bo to nie organizacja jest winna, ale zarządzanie tą organizacją, jakich zmian byśmy nie dokonali, nie ma racji bytu. I to po raz kolejny utwierdza mnie w przekonaniu, że reforma gospodarki łowieckiej jest niezbędna. I ta reforma, czy to się komuś będzie podobało, czy nie będzie podobało, ona będzie miała miejsce. Reforma, która przywróci nadzieję rolnikom. Przywróci nadzieję rolnikom na to, że w końcu będą otrzymywali godziwe odszkodowania za straty spowodowane przez dziką zwierzynę, a przede wszystkim producentom trzody chlewnej, gdzie ta reforma pozwoli na skuteczną walkę z ASF-em. Jesteśmy po konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa. Zmiany i reforma gospodarki łowieckiej będzie przeze mnie na konferencji prasowej przedstawiona w przyszłym tygodniu. Natomiast chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym został przygotowany wniosek o natychmiastowe odwołanie Alberta Kołodziejskiego z funkcji łowczego krajowego. Szanowni Państwo, decyzje, które podejmuje ten pan, napawiają mnie nie optymizmem, ale napawiają mnie tym, że takie dokonania, takie działania, takie decyzje powinny być dzisiaj skontrolowane i powinien być postawiony wniosek już nie tylko o odwołanie tego pana z zajmowanego stanowiska, ale również zadanie pytania, czy nie należałoby takich osób kierować na badania psychiatryczne, czy taka osoba może zarządzać również jedną ze spółek Skarbu Państwa i zasiadać jednocześnie w Radzie Nadzorczej. Ja po prostu, drodzy Państwo, już cierpliwość straciłem, nasze środowisko cierpliwość straciło i myślę, że w najbliższym czasie dokonamy tego, na co i rolnicy, i znaczna część myśliwych czekała przez długie, długie lata. Mur komunistyczny, system komunistyczny musi upaść, to już jest tylko kwestia czasu. Dziękuję bardzo.